Moje najgłupsze ogłoszenie na eliksie, jakie wystawiłem, zaraz będzie tutaj pokazane. Kiedyś sobie szedłem z psem na spacerze, patrzę, leży noga. Mówię, no niesłychane, niesłychane. No poszedłem dalej, cały spacer myślałem, no, pff, no noga. Co z taką nogą? No, no trzeba chyba wziąć. No, przyniosłem to do domu. W trakcie, w trakcie drogi powrotnej aż się samochody zwalniały, prawda? Ludzie, ludzie z zaskoczeniem <laughs> patrzyli, jak noga jest targana. Miałem szereg jakichś pomysłów. Mówię, może nogę pomalować, gdzieś zawiesić. E, będzie, będzie ozdoba, ale jakieś takie dziwne tworzywo e, to było. Mówię, nie. Z drugiej strony. Nie po to to przynosiłem, żeby to teraz wyrzucać. No to pojawił się pomysł. Należy nogę sprzedać. No i co? Dałem ogłoszenie. 50 zł. Różne, różne hasła były. Na przykład noga może pełnić funkcję autopilota. Na nodze można nosić buty. Tu to nie wiem, co, jaka była idea tego. Na nodze można wyjść... Przez okno, do nogi przychodzi pies, prawda? I tak dalej. No, i co się wydarzyło? Wydarzyła się taka sytuacja, że sporo ogłoszenia jakąś tam zrobiło, mniejszą lub większą e, sensację. Nie było specjalnie żadnych e, bezczelnych e, komentarzy. Bardzo duża e, ilość osób obserwujących. Czy, czy jest możliwość wysyłki? No nie, no gdzie, gdzie pakować nogę, w co to pakować? W karton, czy, czy, czy jak? Chodzić na pocztę, przecież to noga jest noga jest ciężka. No i poszło. Poszło za te 50 bez żadnej większej dyskusji. Przyjechał człowiek z innej miejscowości, zobaczyli to ogłoszenie, uznali je za świetny pomysł, bo jakiś ich znajomy złamał Nogie, komentarze ich e, przekonały, opis ogłoszenia i dali mu to w prezencie na urodziny. No, śmiechu było z tego tytułu sporo, także każda, każda ciekawostka, jak widać, może zostać sprzedana. Polecam.